Dobry wieczór, nazywam się Karolina Łapo-Rzeplińska i witam serdecznie w kolejnym odcinku Nu Power Show. W naszym studio dzisiaj jest bardzo męsko. Witam bardzo serdecznie Marcina Sawickiego, przede wszystkim tatę, absolwenta warszawskiego AWF-u, trenera, instruktora, nauczyciela, który od zawsze jest związany ze sportem. Witam serdecznie. Witam serdecznie Michała Dłużniewskiego, wieloletniego pracownika korporacji, dzisiaj przedsiębiorca, działający w branży wellness, były zawodnik kettlebell sport, trener personalny, szkoleniowiec i masażysta. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Rzepliński, reżyser, operator, fotograf, scenarzysta, ale przy tym bardzo przedsiębiorczy, analityczny umysł, prywatnie mój mąż. Zgadza się, to ja. Witam Was, panowie. Temat jest ważny, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyśmy porozmawiali o biznesie, o pieniądzach. O tym tak naprawdę, dlaczego warto zainteresować się współpracą z naszym zespołem i z firmą, z którą pracujemy, bo muszę Wam powiedzieć, że kiedy wrzuciłam w internet zapytanie, i tu uwaga, jaki powinien mieć biznes prawdziwy mężczyzna, pojawiły się w nim następujące wyniki. Pierwszy, barbershop, szkoła kickboxingu, wypożyczalnia samochodów, siłownie, rozmawialiśmy o siłowniach, lokal z wiśniówką, sklep z piwem, browar kontraktowy, tartak, firma solarska, staw hodowlany. I tu pojawia się moje pytanie. Rozumiem, że lekarze, prawnicy już nie są trendy. Tak mówią, ale tak mówi doktor Google i można wpisać i zobaczyć, że są to treści prawdziwe, które podaje. Ale tu pojawia się pytanie. Dlaczego Nuskin łamane przez Farmanex, Marcin? Karolina, wszystkie wymienione przez ciebie, nawet całkiem nietypowe, bo lokal z wiśniówką, nie wiem, czy to jest dobry biznes, na pewno są pewnym rodzaju fajnym biznesem dla mężczyzn, jednakże one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. One są tak jakby, mają utarte szlaki swoje, tak? Czyli to na pewno już jest, to na pewno się wydarzyło, na pewno w waszym mieście jest jakiś lokal tego typu, czy biznes tego typu. Natomiast jeżeli chcemy wyjść z czymś nowym, to należy wyjść z czymś, czego nie ma na rynku. Myślę też, że na chwileczkę ci przerwę. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, jak trudno jest dzisiaj taki tradycyjny biznes prowadzić z wielu przyczyn. Nawet chwilę temu Piotr dostał informację, że tutaj miejscówka sportowa mieszcząca się pod nami, pod naszym studio jest do wynajęcia. To pokazuje, że prowadzenie takiego standardowego, tradycyjnego biznesu jest po prostu coraz trudniejsze i na to też warto zwrócić uwagę. Raz, że jest trudne na pewno, a dwa, że na pewno na początku wymaga ogromnych nakładów finansowych, bo jeżeli chcemy cokolwiek stworzyć, niech to będzie nawet na zwykły sklep z tą przysłowiową wiśniówką, to też trzeba ponieść nakłady, żeby taki lokal wyposażyć, znaleźć, wynająć, tak? Więc to są nakłady finansowe, które musimy ponieść i nie wiemy do końca, czy one nam się też zwrócą albo kiedy się zwrócą, tak? Prawda jest taka, że możemy czekać 2 lata, rok czasu czy 3 lata, zanim odzyskamy te włożone pieniądze. Natomiast jeżeli pytasz właśnie o Nuskin Farmanex, to jest ta opcja, kiedy nie mamy tych inwestycji, tak? Kiedy nie musimy czekać rok, dwa, kiedy nam się to zwróci, ponieważ nie inwestujemy swoich pieniędzy. Możemy zacząć zarabiać wręcz od miesiąca pierwszego, powiedziałam. Nie mrozimy swego kapitału w ogóle, tak? Tak. A posiadanie kapitału teraz rzeczą ważną jest. Dlatego ja się osobiście związałem oczywiście z tą firmą, ponieważ mając poprzednie swoje różne biznesy, mroziłem ten kapitał dosyć duży i nie zawsze on się zwracał, tak? Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że mrozimy to, zamykamy, czekamy 2-3 lata, kiedy odzyskamy, a nie daj Boże, to taka sytuacja będzie, tak jak rozmawialiśmy, że coś się wydarzy i jest koniec biznesu, tak? I musimy od nowa rozpoczynać, tak? No myślę, że to, że biznes jest w tak zwanym telefonie, jest, można go zabrać wszędzie i budować go niezależnie od miejsca pobytu i to, że właśnie nie wymaga konieczności prowadzenia biura, to jest jego ogromna zaleta, że mamy taki biznes, jak to się mówi dzisiaj, w chmurze. Michał, a dla ciebie tak naprawdę, jakby dlaczego Nuskin Farmanex? Tak, no, ja oczywiście zgadzam się tutaj ze wszystkimi argumentami mojego poprzednika, natomiast dokładnie z mojego punktu widzenia trenerskiego, to jest to pewne uzupełnienie tego, co my robimy. Dzisiaj w gruncie rzeczy każda osoba, która się do nas zgłasza, to ona nie jest w pełni zdrowa. Ludzie są permanentnie chorzy, poczynając od wad postawy, poprzez nadwagę, otyłość, choroby metaboliczne, aż po naprawdę głębokie depresje. I dzisiaj na trenerach spoczywa trochę rola
takiego pierwszego kontaktu. Czasem ja osobiście w mojej pracy i moich kolegów, z którymi współpracuję, bardzo często mam tak, że to my jesteśmy pierwszym ogniwem. My kierujemy naszych podopiecznych dalej do jakiejś pogłębionej diagnostyki. Wysyłamy ich często na badania, ponieważ widzimy pewne zachowania, które nas niepokoją w trakcie treningu. Rozmawiamy z tymi ludźmi, jesteśmy z nimi blisko. Więc Pharmanex, zarówno z całą gamą suplementów, które są, no i sam skaner jest czymś, co elegancko dopełnia całości do tego, że jesteśmy w stanie zaopiekować się naszymi klientami w bardzo dobry sposób. Co więcej, dzięki połączeniu skanera razem z suplementacją jesteśmy w stanie śledzić postępy. I dlatego to jest coś, co z całą pewnością jest interesujące. Cieszę się, że o tym mówisz, bo akcja, którą też teraz prowadzimy, Skanujemy Polskę, właśnie ma na celu tą zmianę przede wszystkim świadomości u ludzi, tak. Edukację i pomoc w odkryciu tego, co tak naprawdę jest istotą zdrowia. Tak, bo to jest absolutnie kluczowe, bo my, mimo że mamy dostęp do wiedzy powszechny, wydawać by się mogło, że każdy ma to na wyciągnięcie ręki i powinien wiedzieć, to naprawdę nie jest. Wie. Źle, prawda? Jest, tak. Albo inaczej, nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze i czasem ta wiedza jest tak niska, tak ta świadomość niska, że edukacja i jeszcze raz edukacja. Dziękuję. No Piotrze, twoja perspektywa. Dlaczego Nuskin łamane przez Pharmanex, a nie na przykład sklep z piwem? Sklep z piwem, tak. Słaba sprawa. Jeszcze przyszło mi do głowy, że z tym sklepem z wiśniówką to lokal trzeba. Lokal z wiśniówką. To jeszcze dłuższa inwestycja, bo trzeba pewnie zasadzić sad wiśniowy. Piotrze. Się trochę poczeka chyba. Nie rok, to nawet nie rok. Odwleczony w czasie. Tak, odwleczony w czasie mocno. Aha. Dobra, ale żarty żartami. Ja odpowiem bardzo krótko. Ponieważ pieniądze. Dlatego Nuskin i Pharmanex, ponieważ pieniądze. Tak na dobrą sprawę, to ja niewiele znam zajęć, w których można by w tak krótkim czasie tyle zarobić. I to być może dla kogoś, kto ogląda nas w tej chwili pierwszy raz, może wydawać się dziwne, ale tak, to jest prawda. W tym modelu po prostu można zarobić szybciej i więcej niż w tradycyjnym biznesie. A ta firma, czyli Nuskin i Pharmanex, również dlatego daje możliwość zarobienia szybszych pieniędzy, ponieważ jest w pewnym sensie firmą unikatową. Jest to absolutny lider na świecie, jeśli chodzi o technologię IoT. IoT, ten tajemniczy skrót, to Internet of Things. Polega to na tym, że urządzenia, które produkuje Nuskin, możemy sparować w taki sposób, żeby czerpać z chmury matki, z aplikacji, która pomaga nam po prostu w pielęgnacji skóry. No myślę, że to jest ważne tutaj w tym kontekście, że mamy monopol, że nie mamy po prostu konkurencji i każdy, kto robi biznes, szuka biznesu, w którym po prostu nie ma konkurencji. To, co mówiłem właśnie na początku, tak, że jak tworzymy jakiś biznes, to już wszystko jest, tak? To, co mamy. I zawsze się słyszy, zróbmy coś, czego jeszcze nie było, albo wprowadźmy na rynek coś, czego jeszcze nikt nie ma. No to właśnie w tej chwili jesteśmy w takim momencie, gdzie wprowadzamy pierwsze urządzenie IoT, pod koniec roku wprowadzimy drugie urządzenie IoT i ta firma naprawdę, drodzy widzowie, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i myślę, że panowie powinni bardzo pragmatycznie na te kategorie spojrzeć i na możliwości, które niesie również pusty rynek, prawda? To na pewno. Jest jeszcze jeden element, który moim zdaniem jest godny uwagi. Technologie, które tutaj są, suplementy, które są w ofercie Pharmanexu, wiążą się z czymś, co my nazywamy, kolokwialnie rzecz nazywając, abonamentem. To jest fantastyczna sprawa, ponieważ nie musimy
cały czas zdobywać klientów, cały czas szukać nowych ludzi. Tak naprawdę te rzeczy są na tyle dobre, że jeśli ktoś spróbuje ich raz, czy to są urządzenia do pielęgnacji nóżki nowe, czy są to suplementy farmaneksowe, tak naprawdę będzie chciał po nie wracać. I to jest fantastyczna rzecz, bo to jest właśnie abonament, czyli tak na dobrą sprawę, jeśli raz zainteresujemy kogoś, to ci klienci będą po prostu wracać. Dlaczego? Ponieważ te rzeczy działają. Myślę, że tutaj otwieramy jakby kolejny ważny argument dla przedsiębiorczych mężczyzn, właśnie model subskrypcyjny. Dzisiaj najbardziej pożądany model w biznesie. I albo ktoś ma świetny pomysł na biznes, tworzy własną aplikację i liczy na to, że ludzie po prostu będą regularnie ją kupować i później subskrybować, albo ma jakąś unikalną możliwość dzielenia się czymś i ludzie po prostu za to płacą. Tu jest tak, że wprowadzamy technologię, wprowadzamy urządzenie, a subskrypcją jest produkt, który jest z danym urządzeniem zlinkowany. I każdy człowiek, mężczyzna, kobieta, ale tutaj ten odcinek jest skierowany do mężczyzn, może z tego po prostu czerpać korzyści. No i tu pojawia się moje kolejne pytanie. Czy to, że firma działa w modelu network marketingu, miało dla Was znaczenie? I czy kiedyś już mieliście styczność z tą branżą, Michał? Tak, tak. Ja miałem, zresztą obserwuję ten rynek od chyba pierwszy raz to we wczesnych latach 90. jeszcze. Po raz pierwszy widziałem, czytałem, próbowałem z niektórymi firmami współpracować. Jakby co do modelu, jestem nim zafascynowany od zawsze, tak? Więc w pozytywny sposób. W pozytywny sposób, tak, naturalnie, bo jest to tak naprawdę najtańszy model franczyzowy, jaki można sobie wyobrazić. Nie mamy tutaj żadnego wkładu finansowego. Nawet otwierając, byłem na takich targach franczyzowych jakiś czas temu, no to czy będziemy otwierali sieciowego kebaba, czy sklep z wiśniówką? Czy sklep z wiśniówką, czy sad z wiśniami, i więc to zawsze wiąże się z inwestycją wielotysięczną, kilkudziesięciotysięczną zazwyczaj, więc, więc nie ma tutaj absolutnie porównania w ogóle z tym, że mamy dostęp do know-how, do produktu. Jesteśmy cały czas jeszcze prowadzeni, wspierani marketingowo, więc nigdy nie miałem wątpliwości co do samego systemu. Dziękuję. Marcin, a jak u Ciebie było? Wiesz co, network był mi znany. Bardziej pod taką nazwą kilku firm, które zawsze istniały na świecie, czy w kraju, czy u nas, czy w kraju, czy na świecie. Ja byłem przekonany zawsze, że takich firm może jest 3, może 5. No tak. Coś w tym rodzaju. I tak 3 lata zacząłem współpracować z firmą New Skin Pharmalex i okazało się, że tej firm jest paręset... W tej chwili ponad 50 tysięcy firm. Ponad 50 tysięcy firm, które działają w tym systemie. I praktycznie ja mam wrażenie, że jakbyśmy się tak rozejrzeli, to codziennie mamy styczność z taką firmą, która działa w network marketingu. Tylko my o tym nie wiemy. My jesteśmy w top 5. Tak, my jesteśmy w top 5. Piątce. Potwierdzonym top 5 oczywiście. Tak. Natomiast bardzo wiele firm działa w tym modelu i bardzo sobie... dobrze radzi, by choćby nawet jak ktoś wynajmuje mieszkanie czasami, to dużo firm działa w tym systemie marketingu sieciowego jako firmy, które się tym zajmują. My o tym nawet nie wiemy, tak? Więc mi to było nieznane. Tak? I teraz z perspektywy 3 lat mogę powiedzieć, że tak jak rozmawialiśmy o tych inwestycjach, różnych sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, to jest najlepszy model biznesowy. Tylko trzeba generalnie usiąść, poznać go, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to czasami mówią mężczyźni, rozłożyć go na części pierwsze i wyciągnąć to, co jest najlepsze dla siebie, ponieważ jest dużo bardzo do wyciągnięcia w tym biznesie, tylko trzeba wejść w niego, zobaczyć, poznać, dać sobie chwilę, żeby chyba go zrozumieć przede wszystkim, tak, a nie posługiwać się tym, co jest napisane w sieci, to, co mówią znajomi, tylko wejść, zobaczyć, posłuchać, spotkać się z nami. Piotrze, coś byś dodał? Ja bardzo często powtarzam, że w życiu tak naprawdę liczą się tylko i wyłącznie fakty. Niestety jest tak, że na ogół ludzie kierują się nie faktami, tylko opiniami. I to jest emocjami. I to jest największy problem, bo tak naprawdę często w przypadku tego rodzaju firm, które działają w tym modelu, jest tak, że ktoś coś usłyszał, przekazał cioci, ciocia powiedziała wujkowi, już zrobił się łańcuszek i na samym końcu to w ogóle nie chodziło o tę firmę i to w ogóle nie... Tak. A tak,
tak w ogóle to w ogóle nie chodziło o firmę. W ogóle. Masło maślane. Ale tak, masło maślane jest często właśnie w opiniach ludzi. Ja powtarzam, liczą się tylko i wyłącznie fakty. I tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś chce sprawdzić, czym jest Nuskin, to powinien poświęcić sobie kilka minut na to, żeby wejść do sieci i poczytać te informacje, które są sprawdzalne. Co jest taką kluczową rzeczą? Pewnie większość ludzi nie wie, że firmy działające w modelu MLM-owym nie funkcjonują na giełdach papierów wartościowych. Są tylko cztery. Czy są w Ameryce, w Europie czy w Azji? Tak. Sama powiedziałaś przed chwilą, że takich firm jest ponad 50 tysięcy na świecie. Tak. Ale tak naprawdę tylko cztery są na giełdach. Tak. Nuskin jest notowany na nowojorskiej giełdzie, czyli największej giełdzie na świecie. Od wielu, wielu lat i jest tak naprawdę giełdowym arystokratą, ponieważ o ile dobrze pamiętam, Hubert Czepik kiedyś o tym opowiadał, że jest to jedna z 20 spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie, na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, która przynosi zyski tylko wyższe i wyższe. I regularnie wypłaca dywidendy, co się nie zdarza. Dokładnie, tak. I regularnie wypłaca dywidendy. Więc tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć, a nie ma wokół siebie osób, które z tą firmą są związane, niech po prostu tak jak analityczny umysł, jak facet przysiądzie do komputera i poszuka danych. Ale powtarzam jeszcze raz, danych tylko i wyłącznie, nie opinii. Tak. Ponieważ tak naprawdę większość rzeczy, które można znaleźć w internecie, a które są opiniami, zawsze są zabarwione albo negatywnie, albo z brakiem zrozumienia, ale generalnie nie można ich weryfikować. Znaczy, to jest problem. Dodałabym do tego jeszcze to, że firma firmie nierówna i jest, jeżeli jest 50 tysięcy firm, to oczywiście, że zdarzą się takie, które A, nie będą mieć świetnego produktu, B, nie będą dobrze płacić, C, no, nie będą mieć jakiejś etyki. Tak jak fryzjer fryzjerowi nierówny, nie wiem, szewc i tak dalej, więc myślę, że też na to trzeba tak dojrzale, rozsądnie, pragmatycznie popatrzeć i po prostu opierać się na faktach. Ja mam takie wrażenie, że czasami po prostu ludzie boją się network marketingu, ponieważ właśnie opinia w internecie lub ciocia, wujek, brat, tak? Gdzieś tam coś robili w przeszłości, natomiast... I na ogół im nie wyszło, dlatego tak, są złe opinie. Tak. Natomiast świat się zmienia, są bardzo dobre firmy. Oczywiście. I warto to, co powiedziałaś, usiąść, przeanalizować, zerknąć w wyniki finansowe, w historię firmy, jak się rozwija na przestrzeni lat, żeby tą decyzję podjąć tak, jak to się mówi, z serducha, tak? A nie z tego, że coś widzieliśmy, coś słyszeliśmy, bo czasami po prostu warto zaufać własnej intuicji, zobaczyć, co się dzieje. A jeszcze dodam, co istotne. No, stało się. Straciłam kontrolę nad programem. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Ale ja ważną rzecz chciałem powiedzieć. Ale mów. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeśli firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, niezależnie na jakiej, a już na pewno na nowojorskiej, to nie można uprawiać kolokwialnie rzecz nazywając ściemy. Tak. To znaczy, jeśli znajdziecie, szanowni widzowie, w sieci informacje, wyniki finansowe, raporty giełdowe, to tak naprawdę musicie przyjąć, że to jest prawda, ponieważ spółka giełdowa odpowiada przed akcjonariuszami tak. I tam nie można prowadzić kreatywnej księgowości. To znaczy, jeśli w danym roku, w danym kwartale wyniki są takie, a nie inne, to one muszą być tak opublikowane. Tak. Nie można opowiadać ludziom, że no jest gorszy rok, ale w przyszłym to odrobimy. Nie, w przypadku Nuskina jest tak, że to, co zobaczycie w raportach giełdowych, to jest prawda. Myślę też, że to jest o tyle istotne, że jest bardzo dużo firm działających w tym modelu, które nawet nie publikuje swoich danych finansowych i o tym też, jak już się jest w tej branży, doskonale wiemy. I to też wyróżnia. Tu już się powinna lampka zapalić. Była taka sytuacja ostatnio w branżowym piśmie polskim, że doszukiwali się raportów z poprzednich lat i okazuje się, że niektóre firmy przestały publikować. Nie ma. Czy tam wzrosło, czy spadło po prostu? Nie wiadomo, nikt nie wie. Nie wiadomo, czeski film, tak, jak to się mówi. Na tym etapie stawiamy kropkę, a Was, drodzy widzowie, zapraszam na Nuskin News. Dzień dobry w Nuskin News. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń w świecie Nuskin. Rozpocznijmy od niezwykle ważnej dla nas wiadomości. Firma Nuskin osiągnęła kamień milowy wynoszący 800 milionów posiłków kupionych i przekazanych dzieciom w ramach inicjatywy Nourish the Children.
Nourish the Children to szeroko zakrojony program pomagający nie tylko walczyć z problemem niedożywienia i głodu wśród dzieci poprzez dostarczanie im pełnowartościowych posiłków Vitamil. Dystrybucja posiłków prowadzona jest za pośrednictwem programów szkolnych, dzięki czemu inicjatywa zachęca rodziców, by posyłali dzieci do szkoły, a tym samym pomaga im zdobyć wykształcenie i daje lepszy start w życie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tej akcji i mamy nadzieję dalej czynić dobro w przyszłości. Business Intelligence Group przyznała AgeLock Lumispa IO nagrodę Nowy Produkt Roku 2022 w kategorii Big Award for Business. Jest to niezwykle ważna dla nas nagroda, ponieważ Business Intelligence Group to organizacja, która wyszukuje na całym świecie osoby oraz firmy z wizją, kreatywnością i wytrwałością. AgeLock Lumispa IO jest przejawem innowacyjności i dalekosiężnej wizji firmy Nuskin. W konkursie New Beauty Awards technologia Lumispa IO otrzymała tytuł najlepszego urządzenia do oczyszczania twarzy. W konkursie poddano ocenie i przetestowano z pomocą najlepszych lekarzy, ekspertów, ale też celebrytów ponad 10 tysięcy produktów i zabiegów, które pojawiły się na rynku w ciągu 2022 roku. Mamy więc powód do dumy. Nuskin został laureatem aż 4 nagród czasopisma Delicious Living w kategorii Beauty and Body Awards 2023, z czego aż 2 przyznano systemowi codziennej pielęgnacji AgeLock Lumispa IO. Technologia ta otrzymała 2 złote statuetki. Pierwszą w kategorii najlepszy produkt roku przyznawaną przez konsumentów, a drugą w kategorii Retailer Choice za najlepszy nowy produkt. W tym samym konkursie nasze masło Epoch Baobab Body Butter zostało zwycięzcą w kategorii nawilżającego balsamu do ciała i na deser nowość Nutricentials Pumps, kwas hialuronowy z witaminą B5, został srebrnym laureatem w kategorii produktu do pielęgnacji twarzy. Dwoje naukowców Nuskin, dr Helen Knox i dr Paul Cox, wzięło udział w 76. dorocznym spotkaniu naukowym i prezentacji Society of Cosmetic Chemists w Los Angeles. Naukowcy Nuskin pracujący w globalnym zespole prowadzą każdego roku istotne badania, które są publikowane w czasopismach naukowych i prezentowane na konferencjach naukowych na całym świecie. Co najważniejsze, wyniki tych badań są implementowane, dzięki czemu Nuskin wprowadza co rok innowacje w całym portfolio produktów, a my jesteśmy dumni, że możemy oferować produkty o tak wysokiej jakości i zapewniać naszym klientom sprawdzone efekty. Dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień na kolejne Nuskin News. To jeszcze jedna rzecz. Myślę, że warta też wspomnienia, jeżeli chcemy, żeby ten materiał był jak najbardziej interesujący dla odbiorców, w tym dla przedsiębiorców, trend. Wiemy doskonale, że biznes, żeby mógł się rozwijać, musi być oparty o trendy. I teraz słów kilka, drodzy panowie, na temat trendów, z którymi tutaj się spotykamy. Marcin. Jak to się mówi kolokwialnie, tam gdzie jest trend, tam są pieniądze. Tak. Tak samo w tej sytuacji. Mamy do czynienia z ogromnym trendem, bo szczerze powiedziawszy, no anti-aging, czyli dbanie o siebie, zapobieganie, że tak powiem, efektom starzenia, zawsze będzie w trendzie i ludzie zawsze będą szukali najlepszych z możliwych rozwiązań, a my te rozwiązania mamy. Ta firma istnieje od 40 lat na świecie. No tak, i jakby też wszystkie liczby pokazują, że to będzie się rozwijało w ogromnym tempie i każdy, kto wejdzie w internet i zacznie szukać informacji, jak będzie ta branża wyglądała na przestrzeni najbliższych 5 lat, no przekona się, jak ogromny tort jest do wzięcia. Nawet wpisując sobie w bójka Google, można wpisać trendy związane z, że tak powiem, z biznesem w najbliższym czasie. Zdrowie, uroda, dbanie o siebie jest czołowym trendem, tak? Więc poruszamy się w dobrym kierunku. Plus chyba warto też powiedzieć IoT, urządzenia, bo tu jesteśmy monopolistą, a jest to w tej chwili trend. Ogromny trend. Mm-hmm. I co, żebym teraz nie skłamała, ale co sekundę 127 urządzeń łączy się w ramach urządzeń IoT. To jest tak ogromna kategoria, z której jeszcze może nie zdajemy sobie sprawy, że warto zacząć się nią interesować i mając partnera, który oferuje jedyne urządzenie w tej kategorii, to jest dla mnie trend, który warto wykorzystać. Tak, ja bym to podkreślił, bo prawda jest taka. Zuzka, jesteś piękna, ale chyba troszeczkę mnie zasłaniasz. Bo Zuza już mówi, że za długo rozmawiam. Chyba troszeczkę mnie zasłaniasz, więc zejdź do parteru. Chodź już. Bo prawda jest taka i myślę, że to może być dla przedsiębiorczych dżentelmenów dość istotne.
My jesteśmy, mówię o Nuskinie, jesteśmy absolutnym liderem i w zasadzie nie mamy żadnej konkurencji, jeśli chodzi o urządzenia do domowego użytku. W kategorii beauty. Właśnie w kategorii beauty i właśnie współpracujących z siecią, tak, z aplikacjami. To będzie rosło, rosło i rosło, a to jest trochę tak jak z Apple'em. Tak? Na początku, jak Apple wypuścił pierwszego iPhone'a, ja pamiętam, jestem chyba z was najstarszy, więc pamiętam, ustaliliśmy to. To było dawno temu, tak. Ale ja pamiętam artykuły sceptyczne. Oczywiście. Boże, kochany, co to w ogóle jest? Gdzie jest klawiatura? Komputer na ekranie, no zaraz, kto będzie tego używał? Nie mija ile? 10 z kawałkiem? Tak. No powiedzmy 15 lat od pierwszego iPhone'a. Nie wyobrażamy sobie teraz już życia. Z tymi urządzeniami będzie dokładnie tak samo. Czy komuś się to podoba, czy nie, czy wydaje mu się tak, a czy inaczej, to nie ma naprawdę znaczenia. Liczą się tylko fakty. A fakty są takie, że te urządzenia będą się sprzedawały wagonami. Ja tylko powiem jedną rzecz. Urządzenie, które wprowadzimy na jesieni, jest urządzeniem dla branży wellness. Coś dla ciebie. Bardzo dobrym coś urządzeniem, dla ciebie. Które widziałem. Też otwiera bramę dla urządzeń dla mężczyzn, chciałabym powiedzieć. I tylko tyle mogę powiedzieć na tym etapie. Bardzo sprytne. Bardzo, bardzo sprytny device. Czy coś jeszcze mamy do dodania w tym zakresie, czy możemy podążać dalej? Myślę, że możemy teraz iść rozglądać się za zasadami pod grójcem. Pod grójcem, może tak. Są jakieś do wzięcia. No to dziękując tym samym idziemy dalej. W takim razie porozmawiajmy teraz o tym, czy trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności zawodowej, żeby rozwijać się współpracując z nami. Szczerze wydaje mi się, że absolutnie, bo... Absolutnie nie. Absolutnie nie, no właśnie, bo jeżeli byśmy to zrobili, no to byłoby to totalną głupotą. Tak należy, tak rozmawialiśmy, zapoznać się z wybraną strategią, zobaczyć, czy dla nas to pasuje, powoli się wdrażać, tak, czy to będzie miesiąc, dwa, pół roku, rok. I mi się wydaje, że w perspektywie czasu, jeżeli poczujemy ten zew pieniędzy, zew bluesa, tak, no to możemy sobie Nuskina czy Farmanek przełożyć jako główną swoją działalność, a od tej, którą prowadzimy, odchodzić. My tak zrobiliśmy z Piotrem. O właśnie, taki przykład jest ważny, żeby tam skupiać się, gdzie warto inwestować swój czas. Tam, gdzie trend, tam, gdzie pieniądze, tam, gdzie rozwój, a nie tam, gdzie trzeba się męczyć, prawda? No tak, bo każdy jest w innej sytuacji, prawda? Bo jakby w moim wypadku, ja siedząc w branży wellness, mając do czynienia z ludźmi, z treningami, z masażami, to jest jasne, że ja do tego podejdę inaczej niż dajmy na to księgowa, która jest księgową przez 8 godzin dziennie, tak? I ona zupełnie musi przeskoczyć z zupełnie innej branży do innej branży, co nie znaczy, że nie jest to możliwe. Po prostu ja wybiorę... Nawet mamy tutaj takie przykłady, jeśli wspomniałeś o księgowych. O, no tym bardziej. Widzisz, jakaś tak księgowa mi przyszła do głowy. Więc każdy ma inny start, inne możliwości i w inny sposób może w to wchodzić. Tak? I myślę, że to jest też unikatowy model z tego właśnie, z tej właśnie przyczyny. Ponieważ jeśli chcemy pracować w jakimś zawodzie, w tak zwanym normalnym zawodzie, to siłą rzeczy musimy iść na etat, podpisać umowę o pracę, jesteśmy uwiązani. Tak. Tutaj tak nie jest. Prawda jest taka, jeśli chcemy zarabiać x pieniędzy, trzeba w to włożyć x czasu. Jeśli chcemy zarabiać 10 razy x pieniędzy, to trzeba włożyć też odpowiednio więcej czasu, ale najfajniejsze jest to, że wcale nie musimy rezygnować ze swoich obowiązków zawodowych, na przykład z rzeczonej umowy o pracę, którą mamy podpisaną. Tak jak powiedziałeś, można do tego wchodzić stopniowo, powoli, każdy w swoim tempie. I to jest super, to jest fantastyczne, bo nikt tutaj nikogo z tego nie rozlicza. Oczywiście, znaczy tak? Sami przed sobą się rozliczamy, po prostu. Dużo osób, jak to pokazuje doświadczenie, zaczynało w ten sposób, że chciało sobie dorobić, tak? Tak, tak? A dopiero później, gdy poznało możliwości, po pewnym czasie zostawiło swoją pracę etatową. Gdy zobaczyło rzeczywiście, co się kryje w tym biznesie. Czy to było korpo, czy to nie było korpo, zostawiło swoją pracę, bo tu zobaczyli większe pieniądze. To chwila przerwy, drodzy panowie, i pokażmy wam, drodzy przedsiębiorcy, drodzy mężczyźni, którzy będziecie oglądać ten materiał filmowy, krótką wizytówkę firmy Nuskin. Zapraszam.
Nuskin to firma, która działa od 39 lat. Jest obecna na blisko 50 rynkach na całym świecie. Zatrudnia ponad 5 tysięcy pracowników. To firma naukowo-badawcza, która szuka innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompleksowej pielęgnacji. Posiada 2 centra badawcze, w których pracuje kilkudziesięciu naukowców. Na przestrzeni lat firma Nuskin wprowadziła wiele innowacji z zakresu kosmetologii. Posiada na swoim koncie ponad 30 patentów. W tym momencie największą wartością firmy jest opatentowana formuła AgeLock, zawarta w oferowanych produktach i suplementach. Obszarem, w którym Nuskin nie ma konkurencji, są technologie. Firma od lat uznawana jest za firmę numer 1 w zakresie urządzeń do domowego spa. Warto dodać, że rynek technologii urośnie na przestrzeni najbliższych 5 lat o 300%. Nuskin to firma notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, co czyni ją niezwykle transparentną. Każdy, kto chce sprawdzić wyniki finansowe i kondycję firmy, może to zrobić. A mamy się czym pochwalić. Przychód firmy za rok 2022 to $2,5 miliarda. Firma Nuskin ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym od Amerykańskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Doceniono zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nagrodzony został również system wynagradzania Velocity, który otrzymał złote wyróżnienie w kategorii Excellence in Business dla wyjątkowych rozwiązań biznesowych. Nuskin to potężna, wiarygodna i stabilna firma, która oferuje swoim partnerom biznesowym wszystko, czego potrzeba, aby zbudować profesjonalnie swoją niezależność finansową. Panowie, od czasu, kiedy weszły mocno do biznesu social media, ten biznes stał się domeną kobiet. Ale nie wiem, czy wiecie i wy, drodzy widzowie, nie wiem, czy macie tego świadomość, że top earners, czyli osoby, które zarabiają w branży na świecie w tej kategorii najwięcej pieniędzy, to mężczyźni. Panowie, mężczyźni. Tak jest. Jest tylko pośrodku drugie miejsce, małżeństwo. Ale jeżeli się prześledzi listę tych top liderów, top przedsiębiorców, bo to są przedsiębiorcy, to są mężczyźni z dochodami miesięcznymi w wysokości $1 miliona. Myślę, że taki atrakcyjny dochód miesięczny. Tak. I trzeba by mieć naprawdę gigantyczną sieć sklepów z wiśniówką, żeby mieć... I sady. I mnóstwo tysięcy hektarów wiśniowych sadów. No i to jest ta przewaga tego biznesu, że jak ktoś jest pracowity i włoży wysiłek, to naprawdę może w tym biznesie wyjąć. Ale co mnie zastanowiło? Dostępne w internecie dane z serwisu Manager mówią, i to jest naprawdę temat, o którym chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali. Średni dochód właściciela firmy, powtarzam, średni dochód właściciela firmy do 25 osób to 5 tysięcy netto średni. W Warszawie to 9 tysięcy netto. Najbardziej dochodową branżą według tego samego badania jest media, sztuka, rozrywka dająca dochód 15 tysięcy złotych. I jakby tutaj mam pytanie, bo oczywiście dla wielu osób dochody rzędu $1 miliona miesięcznie to często jest to niemożliwe, to science fiction, takie rzeczy się nie zdarzają, acz zdarzają się i są. Ale jakich argumentów użylibyście, chcąc zainteresować, może już nie przekonać, ale zainteresować waszych kolegów, znajomych, którzy są przedsiębiorcami do naszej działalności, Marcin? Tak jak rozmawialiśmy na początku, no, każdy biznes, który budujemy, wymaga inwestycji. Do tego samego tematu wrócę, że my nie inwestujemy, tak? Więc osoba, która już prowadzi jakiś biznes, na pewno zupełnie inaczej patrzy na nasze możliwości, no bo tak jak mówiłaś, jeżeli masz swój biznes i zatrudniasz 25 osób i uśredniając zarabiasz 9 tysięcy złotych, to szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że chyba więcej swoim pracownikom płacisz miesięcznie, może tak niż sam zarabiasz. Tak. Więc oprócz tego, że jesteś biznesmenem, to jesteś, że tak powiem, biednym biznesmenem. Tak, tak. Taka prawda jest. Tak. Niestety tak. Niestety tak. Natomiast tutaj ten model biznesowy jest o tyle interesujący i ciekawy, że zarobki rzędu 9 tysięcy złotych, to nie oszukujmy się. Jak ktoś ma smykałkę taką biznesową, to może już w pierwszym miesiącu ogarniać, więc to się rozwija dosyć dynamicznie. Pod warunkiem, że choćby idziemy jedną z naszych strategii, czy to jest strategia na Farmanex, czy to jest strategia w tak zwany wellness, tak? Jeżeli człowiek przedsiębiorczy prześledzi, jak to się mówi, trendy, liczby, zobaczy, jakie są możliwości, to mi się wydaje, że nie ma innej opcji, żebym ty się zainteresował. I tak jak wspomniałeś wcześniej, bezinwestycyjnie, to jest istotne, że tu nie trzeba włożyć worka pieniędzy, żeby już w pierwszym miesiącu, jeśli ktoś jest obrotny, te 9
tysięcy zarobić no bezproblemowo. To nie jest tak, że celujemy w liczbę 9, ale odnosimy, tak, ale odnosimy się do tego, co powiedziałaś. 9 w strategii Farmanex, o której powiedział akurat Marcin, można zarabiać, myślę, że po 3 miesiącach takiej regularnej pracy. Zobacz, budując swój biznes, tak, zaczynając powiedzmy od zera z tym sklepem, tak, gdzie trzeba wyłożyć powiedzmy dużo pieniędzy na otwarcie, na marketing, na wszystko. Na SAT. Tak, a my tu wszystko dostajemy. Tak? Tak. Dostajemy szkolenia, dostajemy, jak to Karolina mówiłaś niedługo, platformę całą learningową, dostajemy webinary, które mamy nagrane, więc dostajemy cały know-how, a my musimy tylko usiąść, zobaczyć, w którym kierunku chcemy pójść. I zaimplementować. I to włożyć. Tak. Włożyć pracę. I teraz tak, 5-7 lat, tam gdzie pracujecie w tej chwili, tak? No, czy macie możliwość na przykład powiększenia swoich zarobków, powiedzmy, dobra, 50-krotnie? No nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Natomiast tutaj te strategie, które wprowadzamy, dają taką opcję. Jeżeli jesteś przedsiębiorczą osobą, jesteś osobą dynamiczną, zobaczysz te liczby, no to jest do zrobienia. No, 5-7 lat. Tak. Nawet jeżeli jesteś bardzo, że tak powiem, przedsiębiorczy, to może być to 3 lata. Oczywiście. To od ciebie zależy, tak? Oczywiście. Więc to jest moim zdaniem takie bardzo mocno na tak, jeżeli chodzi o ten biznes. Michał, co powiedziałbyś swoim kolegom? No ja działając w branży trenerskiej, fizjoterapeutycznej, masażystycznej, no tam my pracujemy własnymi rękami bardzo często. Czyli tak długo jak pracujemy, tak długo zarabiamy. I wiem to od kolegów, czy teraz z majówka, za chwilę kolejny miesiąc z jakimiś przedłużonymi weekendami, kolejne święta i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że nie ma pełnego miesiąca. Tak. I już się denerwują. Już jest ten, że będzie za mało tych godzin wyrobionych, że już tak. Będzie za to mało jest pieniędzy. To jest strasznie, to jest bolesne. Urlopy na przykład. Wyjechanie na urlop dla trenera, masażysty, fizjoterapeuty, który pracuje własnymi rękami, to jest nie dość, że jedzie na urlop, wydaje pieniądze na urlop, też nawet nie ma dochodu, bo jest na urlopie. Więc jest to bardzo bolesne, dlatego nie ma się co ograniczać do stania na jednej nodze, bo jak wiemy, nie jest to stabilna pozycja. Można się przewrócić, tak. Więc warto jest mieć dodatkowy dochód. Działając po prostu, jest to absolutnie pokrewne, uzupełniające, więc nie ma tutaj tak, żadnej kolizji, wręcz po prostu dajemy dużo lepszą usługę, mając w zanadrzu to wszystko. No zresztą też pandemia pokazała, tak, jak cała branża oberwała bardzo, bardzo mocno, więc nie ma się co zamykać tylko na jedno, tylko trzeba działać. Ale oczywiście jak będziemy działać, w jakim stopniu, no to już zależy od nas, tak? Tak jak to oczywiście powiedzieliśmy, czy zrobimy z tego jakiś dodatek, czy zrobimy z tego core business, a to, co robiliśmy do tej pory, będzie dodatkiem. Ale cieszę się, że powiedziałaś też o tym takim suficie, bo ja myślę, że większość przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja pracując przez lata w reklamie i prowadząc przez ponad dekadę agencję reklamową, ja też to było zależne od mojej aktywności. Co cały czas na castingu, to tak nazywałam, po pozyskiwaniu nowego klienta. I też jeżeli nie pracujemy, nie ma, bo czasy, kiedy firmy płaciły fee, to się już dawno skończyły, już możemy o tym zapomnieć. Piotr, reżyser, dokładnie ta sama historia. Jestem tego najlepszym przykładem. Te czasy to se ne vrati, niestety. To już było. Świat poszedł teraz do przodu i dlatego wydaje mi się, że opcja, o której rozmawiamy, jest idealną opcją. Zobaczcie na galerie handlowe, na biznesy, które powstawały w galeriach handlowych. Najlepsze firmy nawet uciekają z galerii handlowych, ponieważ... No koszty je zjadają, słuchajcie. A jeszcze teraz czat GPT. Ja wiem, że są różne opinie, nie chcę otwierać teraz wątku czat GPT, ale ogólnie rozwój nowoczesnych technologii, prawnicy, księgowi, jakby ci ludzie gdzieś muszą pracować. Oni coś muszą robić. Jakby to jest też opcja, na którą warto zwrócić uwagę. Ale żeby nie zabierać wam czasu, Piotr, co byś powiedział koledze? Pierwsza podstawowa sprawa. Tak jak powiedziałem wcześniej, pieniądze. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, kto się komu wydaje, kto nie ma wielkiego pojęcia o MLM-ie, przynajmniej o dobrych firmach MLM-owych, to dla większości ludzi to rzeczywiście brzmi jak science fiction. Tak, to prawda, ale to nie jest żadny sci-fi.
Ten model opiera się między innymi na tym, że możemy po prostu sprzedawać produkty i zarabiać sobie te 9 tysięcy na przykład, ale możemy też budować krąg naszych współpracowników. I nie powiedzieliśmy tutaj jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie. Nie powiedzieliśmy o dochodzie pasywnym. To znaczy, jeśli ten krąg współpracowników zbudujemy dość duży, to w którymś momencie tak naprawdę duża część naszego dochodu będzie pochodziła od procentu, który wypracowują ci nasi współpracownicy. Mieliśmy teraz, nie chcę, żeby to brzmiało, że się chwalimy, ale nie w tym rzecz. Byliśmy teraz na podróży, którą fundowała firma Nuskin. Byliśmy na Malediwach. Spędziliśmy z Karoliną przeuroczy wieczór z naszym znajomym i z Węgier, jego żoną na kolacji. I ów znajomy nie pracuje aktywnie już od 10 lat. Tak, Otto nie pracuje od 10 lat. 4 lata aktywnie budował biznes, 6 później nadzorował. Przez pierwsze 4 lata zarobił $1 000 000. Zbudował sobie na tyle duży krąg współpracowników, że on teraz dostaje cały czas dochód pasywny. Robi to, co lubi. A ile ma lat w ogóle? 46, chyba 45, on jest chyba rok od ciebie. Mówię, że wszyscy są, 18. Wszyscy są młodsi ode mnie, mówię to. Ale Otto pisze sobie teraz książki, znaczy pisze sobie, pisze jest. Książki, bo jest akurat w tym dobry, robi różnego rodzaju szkolenia, rozwija się duchowo, bo akurat tak chce w życiu, ale świetnie żyje. Stać go na to, żeby podróżować po świecie, żeby cały czas ten dopływ gotówki u niego był, a tak jak mówię, nie jest aktywny. On bardzo ciężko, trzeba to uczciwie też tak, powiedzieć, powiedział też nam 4 bardzo lata ciężko pracował. Pracował przez 4 lata. Możliwe, że ciężej niż większość ludzi na etat, na pewno ciężej, ale patrzcie, jakie to przynosi efekty. On zarobił z firmą Nuskin ponad 5 milionów dolarów. On zarobił w tej chwili, czyli kolejne miliony dolarów zarabiał już nie pracując. To był jego dochód pasywny. I to jest fantastyczna rzecz w tego typu firmach, jeśli oczywiście trafi się na dobrą firmę, taką, która... I włoży czas. I która włoży ma fantastyczne pracę i czas. To, co rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli nie musimy pracować w modelu, że tak powiem, networku, ale jeżeli zarobimy te 9 tysięcy złotych, tak, zaczniemy zarabiać, no to możemy się tą informacją podzielić z innymi ludźmi, tak? Czyli my de facto ludziom pomagamy też zarabiać pieniądze, tak? Oczywiście. I za to nam firma po prostu tą pomoc płaci, tak? Oczywiście jakiś tam procent. Więc to jest nie wciąganie do firmy, tylko to jest pomoc innym ludziom. Nie, no wciąganie to są właśnie takie stare stereotypowe. To są jakieś sformułowania ludzi, którzy nie mają o tej branży zielonego pojęcia. I ja mam nadzieję, drodzy panowie, jakby tak zamykając i puentując już ten odcinek, że już? Nasza inicjatywa, ale jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Że ta inicjatywa, czyli New Power Show, pokaże ludziom, zespół, który buduje ten biznes troszeczkę inaczej, na innych zasadach, na profesjonalnych podwalinach. I dwa, jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie otworzy oczy, a przynajmniej sprowokuje do rozmowy wielu mężczyzn, którzy zechcą przyjrzeć się, jaką strategię działania mamy przewidzianą dla PharmaAnnex, jaką strategię mamy przewidzianą dla tak zwanego biznesu, gdzie można monetyzować kontakty. I tak naprawdę zechcą dowiedzieć się więcej, bo ja wierzę w to, że ofertę mamy na tyle mocną, że jak siędzie po drugiej stronie przedsiębiorczy człowiek, to po prostu będzie chciał z niej skorzystać. Problemem jest to, że ludzie w większości o tym po prostu nie wiedzą. Albo nie rozumieją, tak. Albo ktoś coś źle przekazał. Ale myślę, że nie wiedzą. Myślę, że nie wiedzą i tą skalę musimy zmienić. I to tylko o to chodzi. Więc wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie dziękuję. Za przyjemność. Zobaczymy się na pewno jeszcze na tych kanapach nieraz. Dziękuję, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was tak samo ciekawy, jak tutaj dla naszej czwórki. I mam nadzieję, że wielu mężczyzn zechce porozmawiać na temat możliwości biznesowych i dołączy do naszego zespołu. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i Zuza wstała, jak zawsze. Uwaga! 14 i 15 października w Warszawie odbędzie się New Power Summit.
Spodziewamy się wspaniałych prelegentów z Polski, Europy, USA i z Azji. Tegoroczny event będzie poświęcony pamięci Nathana Ritza, legendy network marketingu, który zmarł tragicznie w styczniu 2023 roku. Ten światowej klasy networker, mówca i biznesmen był związany z firmą Nuskin przez 30 lat. Zbudował sieć ponad 500 tysięcy dystrybutorów w 54 krajach. Jego organizacja odpowiada za 1 miliard dolarów obrotu rocznie firmy Nuskin i jej spółki córki Pharmanex. Podczas tegorocznego eventu czeka na Was potężna dawka wiedzy poparta praktycznym doświadczeniem liderów, wzorowanym na wartościach i sposobie pracy wdrożonym do naszej organizacji przez Nathana Ritza. Swój udział w wydarzeniu potwierdził Kenton Worthington, jeden z największych liderów firmy Nuskin. Nathan Ritz powiedział kiedyś, że nigdzie na świecie nie spotkał osoby obdarzonej naturalną charyzmą w takim stopniu jak Kenton Worthington. Z Azji przyleci do nas Tao Le, czołowa liderka rynku wietnamskiego. Oboje ściśle współpracowali z Nathanem Ritzem. Na evencie pojawi się również Mateusz Mrozowski, certyfikowany trener sprzedaży i przywództwa. Nazwiska kolejnych prelegentów ogłosimy wkrótce. Szczegóły dotyczące eventu warto śledzić na naszej stronie internetowej. Już teraz zachęcamy do zakupu biletu i do obecności w tym ważnym wydarzeniu. Do zobaczenia na Nupower Summit 2023.